Znajdujemy się właśnie pod zespołem szkół imienia Jana Pawła II w Ulanie Majoracie. 3 marca gospodarz klasy 2A, pan Bartosz G., podczas godziny wychowawczej ustalił składkę w wysokości 10 zł od osoby na zorganizowanie Dnia Kobiet dla dziewczyn z klasy. W ciągu kilku dni pieniądze zostały zebrane. Warto wspomnieć, że złożyły się również dziewczyny. Dziś jest 29 marca. Do tej pory Dzień Kobiet nie został zorganizowany, a pieniądze w niebagatelnej kwocie około 300 zł tajemniczo zniknęły. Jak czują się dziewczyny, które jako jedyne w szkole nie miały Dnia Kobiet? Czy długo czekałyście na Dzień Kobiet? Czekałyśmy na Dzień Kobiet ponad miesiąc i dotąd nie dostałyśmy prezentów. Jesteśmy zbulwersowane. Jak myślicie, co się stało z pieniędzmi? Interesowałyśmy się już w tej sprawie i wyszło na to, że Rafał N. ma te pieniądze. Pytałyśmy się go, ale nic. Jeszcze nas oskarżają, że to nam nic nie pasuje i że dlatego nic do tej pory nie dostaliśmy. Kto według was odpowiada za tą pożałowania godną sytuację? Nasz gospodarz klasy, Bartosz G., Sędki, lat 15. Gorycz dziewczyn jest tym większa, że koleżanki z innych klas Dzień Kobiet świętowały we właściwym czasie. Bardzo współczujemy naszym koleżankom. Jest nam szkoda, że nie dostały żadnego prezentu. My na szczęście, nasi koledzy pamiętali o nas, złożyli nam życzenia i podarowali nam drobne upominki. Tak, dostałyśmy róże i po czekoladzie. No i jesteśmy z nich bardzo dumne, ponieważ oni zawsze o tym pamiętają, a my im też daliśmy na dzień chłopaków. Więc jest nam bardzo miło z tego powodu. Wiadomo z ostatnich chwil. Udało nam się wytropić Rafała N., jednego z organizatorów składki. Maci, kręcimy to! Kręcimy to! Nie mam z tym nic wspólnego! Ty to prawda! Jak widać, to bardzo trudna sprawa. W takich sytuacjach musimy dać głos drugiej stronie. Co na swoją obronę mają do powiedzenia chłopcy z 2A? Cóż, sprawa była bardzo trudna. Plan składał się z wielu elementów trudnych do zrealizowania. Cóż, Katarzyna, możesz się przerwać podczas mojej wypowiedzi? Nie. Co za was? Pana szczerość. Nie mogę. To wy jesteście bezczelni. Yeah.
widać kolejna z naszych spraw wzbudziła wielkie emocje. Zapraszamy na kolejny odcinek Sprawy dla reportera. Mówiła dla Was Elżbieta Jaworowicz.